Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek Poleca. Moi drodzy, dzisiaj chciałem wam przedstawić, chociaż troszeczkę, w pewnym stopniu, pewne siedzenie. Siedzenie produkowane przez ponad 30 lat niezmiennie w ten sam deseń. Jedyne co mam problem, bo to jest nieprzymocowane, bo to siedzenie jest, moi drodzy, zapożyczone. To tak się zastanawiam, czy to siedzisko ma być tak, czy odwrotnie, ale tu mi pasuje ładnie, że tu nóżka, tu druga nóżka w tym zagłębieniu, a tutaj klejnoty, chociaż mogę się mylić. Moi drodzy, co to jest? Zaraz wam opowiem. Zobaczcie. To jest skóra. Skóra, nie polichrolek w winylu, tak jak w tych wszystkich innych siedzeniach, powiedzmy do 400 zł, a nawet i więcej niż 400. Mamy tutaj oparcie. Oparcie jest, o, tutaj kołeczki, mamy, musi wpaść tu na kołki i, moi drodzy, przepraszam was, ale jeszcze mnie męczy kaszel i to bardzo, więc tu mamy kołeczki, na tych czterech kołkach oparcie się zaciska. Nie będziemy tego rozbierać, ponieważ muszę to oddać. Siedzisko, moi drodzy, i chyba dobrze założyłem, nie ma kołeczków, ma kołeczki też, więc musi wskoczyć, ale są też śruby, widziałem w komplecie, więc podejrzewam, że tu mamy zatrzask, widzicie? Tu. I on będzie powodował to, że siedzenie się zamyka. No, zobaczcie, tutaj mamy też zatrzask, więc już mamy rozwiązanie. Fajnie, szybko, cyk. O, już nawet na upartego to już włożyłem swoje miejsce. Moi drodzy, jak wspominałem wcześniej, te siedzenia są niezmiennie w tej wersji produkowane od 30 lat. A moi drodzy, jest to siedzenie Mars od Zetora 52-72-11. Widzicie? Więc ja was nie oszukuję. Widzę, że są śruby, ósemki do przykręcenia siedzenia. I co mogę wam powiedzieć? Tu mamy regulację od góry. Tylko muszę popatrzeć, czy mamy sprężyny. Tak są. Widzę. Poczekajcie sekundę. O, ładnie pracuje. I wiecie, co mi się najbardziej podobało? Fakt faktem, regulacja masy tylko do 120 kg, więc troszeczkę mało to dla niektórych chłopa. No ale nic nie zrobimy. Pokrętło jest fajne, masywne. Jak to mówią, jest za co złapać. W środku za dużo wam nie pokażę, moi drodzy, bo ciemno. Ale wiecie, co mi się spodobało bardzo na pierwszy rzut? Zobaczcie. To, czego nie zobaczycie w żadnym innym niskobudżetowym fotelu. Tu mamy regulację od posuwu.
przód, tył. I zobaczcie. Widzicie? Jedną rączką. Zobaczcie. Przesuwam to sobie jedną ręką przód, tył. Bajka. A dlaczego? Ponieważ tutaj nie chcą tego, moi drodzy, przewracać, żeby nie porysować. Zobaczcie. Tyk. Rozjaśniamy. Widzicie? To są rolki. Tu mamy rolki. Żadne inne siedzenie, powiedzmy niskobudżetowe, nie ma rolek, lecz ma nie ma rolek, tylko ma ślizgi. I na tych ślizgach lubi blokować. Fat faktem, Zator to sobie wymyślił. Fajnie, bardzo fajnie, wam powiem szczerze, bo te siedzenia mają już po kilka, kilkanaście lat w ciągnikach i nadal służą, i nadal służyć będą. I tu wam pokażę jeszcze jedną ważną rzecz, którą zauważyłem, że to możemy przestawić na ten otwór, czyli pochylimy troszeczkę siedzenie. Sprężynę, moi drodzy, słabo, bo słabo, ale tu widać, jest i sprężyna. I tu mamy jeszcze jedną dźwignię, której w większości siedzeń nie ma. A tą dźwignią, moi drodzy, robimy jeden myk. Zobaczcie, ja ją teraz sobie podniosę. Widzicie? Odskoczyło, ale tak miało być, ponieważ jedną ręką ciężko cokolwiek pokazać, ale grunt, że się udało, moi drodzy. Możemy sobie wyregulować wysokość. Tego nie ma żadne inne, powiedzmy, siedzenie. Chociaż te droższe już mają, ale powiedzmy te za 400, 500, 600 zł tej możliwości regulacji nie ma. No i niestety, moi drodzy, tego siedzenia ogólnie też nie ma co porównywać do siedzeń tych za 400, 500 zł. Ze względu na to, że te siedzenie kosztuje 1500. Jest to oryginał, nie żaden zamiennik, moi drodzy, więc od razu wam mówię, że tutaj w tym temacie ceny nie powalczymy. Ja jeszcze patrzę, co tu można zrobić. Bo rzekomo widzę, że tu można zmienić pokrętło. No ale tutaj nie można. Więc ten obrazek jest tutaj. Aha, bo to jest M2 siedzenie. Więc jakby coś. No ale widzicie. Są takie rzeczy. Są takie rzeczy do kupienia. Ja pamiętam ceny tego siedzenia jeszcze 2-3 lata temu. 800 do 1000 zł. Na dzień dzisiejszy oryginał, tak jak widzicie, marsowe siedzenie czeskie, kosztuje 1500. Więc coś za coś, moi drogi. Przede wszystkim skajka, nie pękajka, czyli typowa skóra. Czesi tutaj nie idą na łatwiznę przy połebkach. Fakt faktem, co by mogło być większe, to oczywiście Polacy są trochę więksi od Czechów, więc poddupnik tutaj trochę szerszy, oparcie troszeczkę wyższe, mogłoby iść to w parze, ale nie ma co narzekać. Powiem szczerze, zastanowiłbym się bardzo, czy dać te 1500, ponieważ można kupić siedzenia materiałowe,
odejmując jakieś 250 zł, można mieć materiałowe siedzenie z regulacją też. Przede wszystkim wyższe oparcie, zagłówek, podłokietniki. Lub dołożyć, moi drodzy, 400 zł i można mieć siedzenie pneumatyczne. Więc tutaj fajne siedzenia do Zetora. Jeżeli ktoś chce mieć oryginał z regulacją wysokości, to jak najbardziej polecam. Moi drodzy, nie przedłużam. Lecę kurować gardło. Trzymaj się. Do następnego. Hej, cześć.